Cześć wszystkim, tu Pasztet, co słychać? Stare kury nie chcą zdychać. Pojadłam. Odpoczęłam sobie Festgites mocno i po kilku ironicznych załamaniach nerwowych pora wracać do roboty. Daję sobie kopa w żyć i mam zamiar wrócić do regularności na moim kanale. Dzisiaj porozmawiam sobie o czterech przypadkach usuwania wątku, fragmentów misji bądź przedmiotów w Wiedźminie, zarówno w pierwszej części, jak i w trzeciej. Cały ten materiał miał mieć kompletnie inną, obszerniejszą formę, którą ostatecznie na ten moment porzucam. Czemu natomiast deweloperzy porzucają konkretne wątki w swoich produkcjach? Warto zaznaczyć, że każdy twórca traktuje swoje dzieło jak dziecko. I żaden taki rodzic nie chce by okrajać jego dzidzie, nad którą pracował tak długo. Zdarza się, że usunięcie pewnych wątków ma wyjść jedynie na dobre dla całości. Takie posunięcia są doradzane wręcz. O wiele częściej są to jednak problemy związane z brakiem czasu, pieniędzy czy innego rodzaju środków. Pierwszym wyciętym wątkiem, jaki przychodzi mi do głowy, jest słynna kramarka z Podgrodzia. Pamiętam, że wiele lat temu, przy pierwszym przejściu tej gry, czy raczej jej dema, napotkanie stoiska owej kramarki było dla mnie bardzo intrygujące wręcz. Ludzie wokół ostrzegają nas przed nią i jej produktami, żeby za nic w świecie nie kupować od niej mięsa, bo nie wiadomo skąd ono się bierze, z jakiego źródła je sprowadza. Nie kupuj mięsa od kramarki, boję się zgadywać skąd pochodzi. Nawet żebracy, którzy nie mają zbytnie możliwości, by przebierać w lokalnych pysznościach, czy nawet jakimkolwiek jedzeniu, również zauważają, że z mięsem sprzedawanym przez tę kobietę coś jest nie tak. Mięso ze straganu rzeźniczki dziwnie smakuje. Można z nią zamienić słowo na ten temat, jednak ona tylko się oburzy i zostawi nas bez odpowiedzi. To mięso dziwnie wygląda. Skąd pochodzi? Przyszedłeś wąchać czy kupować? Nie odpowiada się pytaniem na pytanie. Nie powinno cię obchodzić, skąd biorę mięso. Jeśli nie chcesz kupować, odejdź i zrób miejsce innym. Nie widzę tłoku. I okej, to już dało do myślenia, że coś tu się podziało i zniknęło sobie magicznie. Nie ma żadnego zadania z tym związanego, ani pociągnięcia wątku. Żadnego wpisu w dzienniczku. Geralt może wykupić cały jej asortyment, zjeść go na jej oczach i nic. Żadnej najmniejszej choćby reakcji czy zmiany w dialogach. Wszystko zostało wycięte, ale. Poobserwowałam sobie naszą podejrzaną oraz zachowania żebraków. Do myślenia dają jej słowa, w których podkreśla to, jak mocno przeszkadza jej obecność bezdomnych pod jej straganem. Nienawidzę tych bandytów z wyziemy! Włóczęgami. O tym, że są zamieszani w całą tę sytuację, świadczą również dwa zepsute dialogi, a bardziej jeden, oba uszkodzone. Pierwszy jest do tego stopnia zepsuty, że skrypt chce coś zainicjować, ale jest blokowany. W drugim przypadku żebrak prosi nas o mocniejszy alkohol do picia i tu pojawia się problem. Jakiegokolwiek trunku bym mu nie dała, wszystko okazuje się być w jego opinii cinkuszem. Próbowałam wszystkiego, piwa, wina, wódki, piołunówki, białej mewy nawet. Jedynie do tych najmocniejszych alkoholi nie ma dostępu na tym etapie gry, typu alkahest. Teraz przyszło mi do głowy, że może jak na złość trzeba mu dać mleka albo soku. W akcie desperacji sprawdziłam w internecie, czy może ktoś mądrzejszy ode mnie się znalazł, o co w sumie nie trudno. Ale nie, niestety nic nie znalazłam. Więc tak, podsumowując tę ścieżkę. Podejrzewam, że bezdomni mogli dać nam w trakcie zadania jakiś cynk a propos tego, skąd bierze się mięso. Logicznym jest, by podpiąć pod tę sprawę kilka opuszczonych domostw, w których znaleźć można szczątki niekiedy całych rodzin. Są jeszcze świeże mogiły, jakie można napotkać nieopodal chatki Abigail, najprawdopodobniej w których spoczywają ofiary zarazy. Świeże groby. Przez tę wioskę najwyraźniej przeszła niedawno zaraza. Sami chyba dobrze, bez mojego tłumaczenia rozumiecie, do czego zmierzam i skąd rzeźniczka wzięła sobie to papu na sprzedaż. Takie są przynajmniej moje insynuacje i pomysły na to porzucone zadanie. Nadeszła pora na coś, co przyprawiło mnie o ból głowy i olbrzymią desperację.
przez którą speedrunowałam pół gry, by być dla was jak najrzetelniejsza i sprawdzić to w każdy możliwy sposób. Otóż sprawa legendarnego miecza wielkiego mistrza zakonu Płonącej Róży, Jakuba de Aldersberga, czy też prościej Alwina. Rzekoma obecność ostrza o nazwie Art Enie, czy jakkolwiek inaczej się to czyta, w krypcie Kruka przez blisko 15 lat od premiery gry, dorobiła się wśród graczy podobnego statusu co poszukiwania świętego Graala. Jedni go znajdowali, inni już niekoniecznie. Mówi się często o łucie szczęścia, czy też po prostu o cheatach. Jak podaje jedna z wiedźmińskiej Wikipedii, wielu graczy, którzy przeszli grę kilkakrotnie, neguje obecność miecza we wskazanym miejscu. Prawdopodobnie miecz dostępny jest tylko na najtrudniejszym poziomie gry. A aby go zdobyć, należy wychować Alwina na Wiedźmina i zachować bezwzględną neutralność. I ja do takich graczy należę. Przeszłam grę jakieś 12 razy, żeby nie skłamać, doliczając jeszcze do tego rozgrywki fragmentowe, gdzie ogrywałam kilkukrotnie jakiś konkretny moment fabuły, ani razu nie udało mi się go znaleźć. Wpis na Wikipedii mówi dodatkowo o tym, że miecz można znaleźć tylko na trudnym poziomie podstawowej, nieopatchowanej wersji. Tego już sprawdzić mi dane nie było. Mam taką dosłownie biedronkową wersję pierwszej części. Z Aushana, Oshoma, Oshon, czy jak tam wolicie mówić. Od razu w wersji rozszerzonej. Może kiedyś uda mi się ją zdobyć i sprawdzić to na własną rękę, ale mniejsza. Wracając, w późniejszych wersjach gry zamiast oręża wielkiego mistrza możemy znaleźć po prostu miecz z meteorytowej stali. Nic nadzwyczajnego. Krążą plotki o tym, że został wycięty ze względu na zbyt wielkie obrażenia, co miało zaburzać balans naszej postaci. Jeśli zakładamy, że faktycznie bezwzględna neutralność, wychowanie Alwina na Wiedźmina i poziom trudny zapewnią nam miecz w normalnej rozgrywce, to co do drugiego punktu mam straszne wątpliwości. Pomimo wypróbowania każdej z opcji, nigdy nie mam pewności, która z nich oficjalnie sprawia, że Alwin będzie Wiedźminem. Pierwsza, czyli bycie Wiedźminem to ból. Rzeczywiście nie chorujemy, ale płacimy za to olbrzymią cenę. Jest jeszcze ból. Najgorszy ból, jaki potrafisz sobie wyobrazić. Chciałbyś tak cierpieć? Nie chciałbym. A nie można zostać Wiedźminem bez bólu? Nie. Muszę się zastanowić. Druga, czyli nikt nie jest już w stanie przeprowadzać mutacji. Po pierwsze, to nieprawda, że Wiedźmini się nie boją. Po drugie, to niemożliwe. Nikt już nie potrafi przeprowadzać mutacji. Nikt? Zupełnie nikt? Szkoda. Niestety, Alwinie, to niemożliwe. Ale hała. Oraz trzecia. Lepiej by został rycerzem. Może wolałbyś zostać rycerzem. Oni też są dzielni i mają wspaniałe zbroje. Rycerze to też rzeczywiście fajna sprawa. Wiem, zostanę rycerzem Wiedźminem. Ale cudnie. Geralt, jesteś wspaniały! Myślę, że mogę wam tutaj cichaczem przemycić też słowne znaczenie nazwy tego miecza. Art Enie. Art, czyli góra, najwyższy. Enie, czyli ogień. Łączymy i tada, najwyższy ogień. Bez sensu, ale wiecie o co chodzi. Na osłodę podrzucam wam moda, dzięki któremu możecie mieć ten miecz bez żadnego główkowania i sobie z nim po ludzku i boże śmigać. Yennefer miała wydać loże na śmierć Emhyrowi. Tak, wiem jak to brzmi. Nie bez powodu zostało to usunięte z finalnej wersji gry. I chwała im za to. Ale powolutku, od początku. Nie wydawało wam się nigdy, że ratowanie Margarity, Fringilli i Filippy było całkowicie zbędne? Że jedyne co tak naprawdę robią to stworzenie tej bariery ochronnej, która tłamsi białe zimno podczas przybycia dzikiego gonu na Undvik. Cała zawartość z nimi została dosłownie wykrojona. I wpadłam na pomysł, że przecież przebitki z pierdoleniem jaskra podsumowują niedawne wydarzenia w fabule. Więc z nieukrywaną goryczą i niesmakiem wyłączyłam sobie moda, który te podsumowania usuwa z ekranów ładowania. I bingo. Zaraz po pokonaniu Eredina, kiedy to Jenna steleportuje, mamy taki oto przerywnik. Król dzikiego gonu został pokonany. Ale historia Ciri i jej niezwykłego daru jeszcze się nie skończyła. Dzięki pomocy czarodziejek Wiedźmin ustalił, że Ciri i Avalach są gdzieś na wyspie Undvik. Geralt i Yennefer wyruszyli na poszukiwania. Jak w jest napisane, że w międzyczasie mieliśmy jeszcze jakieś zadanie z uwzględnieniem obecności innych czarodziejek.
Ktoś wyciągnął nawet dialog, jaki miał się tam odgrywać. Ja natomiast przeczytam wam polską wersję tej rozmowy, jaką sama znalazłam w plikach gry. Zacznijmy poszukiwania od plaży. Co je teraz czeka? Przesłuchania, tortury, potem może śmierć, przynajmniej w przypadku Filippy. Nie jestem z siebie dumna, Geralt. I tak wiele ryzykowałam, ratując Triss. Rozumiem. I dziękuję, że nam pomogłaś. Nie, proszę, nie ciągnij tego tematu. Racja. Natomiast alternatywnie szło to tak. I mówisz mi to wszystko, bo pojedziesz sobie potem do Kowiru i będziecie żyć długo i szczęśliwie. Co będę robił potem, to nie twój interes. Co cię obchodzi reszta, skoro zadajesz takie pytanie i tak nie zrozumiesz odpowiedzi? I dziękuję, że nam pomogłaś. Nie, proszę, nie ciągnij tego tematu. Triss mogłaby mieć coś przeciwko. Nie martw się, cesarz na pewno znajdzie ci jakieś zajęcie. Geralt, przecież pomogłam uciec Triss. Tak, mniej więcej tak to mogło iść. Ktoś na forum rzucił nawet pliki, żeby sobie aktywować ten dialog. Pliki jednak wygasły po kilku latach. Nie udało mi się tego sprawdzić na własne oczy. Jednak gdybym robiła ten filmik kilka miesięcy wcześniej, mogłabym pokazać wam nagranie, gdzie ktoś faktycznie ma w swojej grze ten dialog. Niestety, niedawno film zapadł się pod ziemię. Nie wiem i nie chcę wiedzieć, kto wpadł na taki odważny i durny pomysł, by robić z Jeny kompletnego potwora. Kogoś, kto może sobie zbić pionę z Radowidem. Naprawdę, szkoda strzępić ryja. Myślę, że już najwyższa pora, by poruszyć temat Shani i jej rzekomej możliwej śmierci. Śmierci, o której bądź co bądź w aktualnej wersji gry nie pozostało już nawet wspomnienie. Ale pasztecik, o co chodzi? Przecież w książkach nasza ukochana rudowłosa medyczka dożyła późnej starości. Otóż od tej możliwości dowiedziałam się z filmiku użytkownika, którego nazwy kaleczyć nie chcę. Podzielił się screenshotem z prawdopodobnie swojej rozgrywki jeszcze przed wszystkimi patchami. Profesor Szezlok miał nam podpowiedzieć, jak pokonać pana Lusterko oraz jak ewentualnie ocalić Shani. Nie jest powiedziane, czy Shani już jest w niebezpieczeństwie, czy dopiero w nim będzie. Sprawdzałam kilkukrotnie, czy u mnie w grze również występuje zapis o możliwości uratowania Shani przed śmiercią z rąk pana Lusterko. Niestety wszystko zostało wycięte. Tutaj wpadłam na kolejny pomysł, by sprawdzić pliki ze wszystkimi dialogami wszystkich postaci, na przykład Shani i Guntera. Tak jak było to w przypadku dialogu Jeny. Ale deweloperzy postarali się znacznie bardziej przy tworzeniu serc z kamienia w odróżnieniu do fabuły głównej i pousuwali wszelkie ślady i pozostałości po swoich pierwotnych planach. Co tak naprawdę miałoby na celu zagrożenie Shani? Jakie korzyści płynęłyby z tego tytułu dla pana Lusterko? Od samego początku widzimy, że Gunter robi wszystko, by zbliżyć do siebie Geralta z Shani, by byli sobie bliżsi, by im na sobie coraz mocniej zależało. Za ciebie, kochanie, proszę. Kwiatek, bardzo mocno cię kocham i tęsknię. Brakuje mi ciebie. Cały czas o tobie myślę. Chciałbym być już z tobą. By mógł w ostateczności może szantażować Geralta, gdyby ten mu się sprzeciwił lub gdyby go pokonał. Co jeśli zaraz po uratowaniu Olgierda mielibyśmy walczyć o życie Shani? Jakby tak na to spojrzeć, trochę mi się to łączy. Przecież Odin po pokonaniu mówi, że to nie koniec, że jeszcze wróci, a my jesteśmy naiwni, myśląc, że go pokonaliśmy. To wszystko jak zwykle moje domniemania. I zostawiam to do waszej interpretacji. Jak już mówiłam, postaram się znów być regularna i wrzucać coś raz na tydzień, tak jak to było do tej pory. Mam mnóstwo pomysłów, zarówno na pojedyncze materiały, kontynuacje obecnych serii, jak i całkowicie nowe formaty. Tak, wiem, fani potworu z bliska płaczecie. Mi się po prostu cholernie nie chce za to brać, ja przepraszam. Po prostu dla mnie inne rodziny potworów są totalnie nudne. Dajmy na to upiory. No, 10 razy ten sam model upiora, tylko że w innym kolorze. Ja przepraszam. Nie no, kurwa, zrobię przecież coś. Ale to jeszcze poczekajcie trochę. Póki co mam w głowie jakiś taki większy zarys przynajmniej 5 filmów, więc spokojnie, mam co robić. Teraz tylko pozostaje mi to wszystko ulepić z niczego. Powodzenia dla mnie, trzymajcie się i cześć.